Buziak na dobranoc to nie tylko obowiązek względem dzieci, ale i naszych domowych zwierzaków, które kochają nas równie mocno. Całujecie swoje psy i koty, gdy idziecie spać? Ten pies zakończył już swój dzień, wszedł pod kołdrę, położył głowę na poduszce i jest gotowy, żeby iść spać. Czeka tylko na jedną rzecz, buziaka na dobranoc. A może dwie, bo chętnie usłyszałby jeszcze jakąś bajkę na dobranoc? Jedno jest pewne, jest niesamowitym słodziakiem. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj piki.pl na Google News.